Kochani, witajcie z tej strony Adrianna. Dziękuję, że kliknęliście na to wideo i jestem przeszczęśliwa, że zdecydowaliście się spędzić swój cenny czas razem ze mną. W ogóle jeden z tych loków mam wyżej, drugi mam niżej, strasznie mnie to denerwuje. A dziś zapraszam Was na listę 10 bardzo dziwnych, albo bardzo drogich, albo bardzo bezsensownych produktów kosmetycznych, które możemy znaleźć w internecie. Słuchajcie, rynek kosmetyczny jest przepełniony i ciężko jest wymyśleć coś nowego, dlatego czasem marki tworzą jakiś dziwaczny kosmetyk, żebyśmy zwrócili na nich uwagę. I chciałabym dzisiaj Wam pokazać te dziwne produkty, które znalazłam. Jeżeli ten film Wam się spodoba, będziecie chcieli część drugą, no to koniecznie dajcie znać w komentarzach, zostawcie także kciuka w górę, subskrypcję, o, tak jak jest tutaj napisane, a ja już nie przedłużam i ruszamy. O matko, pierwszy produkt, co ja bym dała, żeby ten produkt przetestować? I mam nadzieję, że kiedyś położę na nim swoje lepkie łapki, bo jestem go tak ciekawa. Jest to drukarka pomadek do ust marki Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. A drukarka kosztuje, uwaga, $477, co na polskie złotówki daje 1888 zł, co jest po prostu... Jakie to jest drogie! Ale jest to naprawdę ciekawy produkt i polega to na tym, że ten produkt zawiera wkłady z kolorami i możemy zaprojektować samemu pomadkę, wybrać swój własny odcień. Możecie także do aplikacji, która jest dołączona do tej drukarki, wgrać zdjęcie jakiejś gwiazdy, która nosiła pomadkę, której kolor bardzo Wam się spodobał i stworzyć właśnie taki identyczny kolor. A ja, słuchajcie, spędziłam wiele godzin na TikToku, za wiele godzin, oglądając recenzję tego produktu i część ludzi jest po prostu zachwycona, a część ludzi uważa, że jest to po prostu bardzo drogie mieszadełko do pomadek. I równie dobrze możemy zrobić to samemu, łącząc kilka odcieni pomadek, co jest trochę prawdą. Nie ukrywajmy, że da się to zrobić samemu bez wydawania prawie 2000. A także, jeżeli ktoś szaleje na punkcie jakiegoś koloru szminki, którą gwiazda ma na ustach, na przykład, nie wiem, chcecie mieć taki odcień czerwieni, jaki ma Taylor Swift, to zazwyczaj wystarczy po prostu wpisać w internet i ktoś na pewno wie, jaki to jest odcień. I wtedy nie trzeba wydawać 2000 na tę drukarkę, wystarczy po prostu pójść do sklepu i kupić ten konkretny odcień, wyjdzie na pewno taniej, a także powstało już te odcienie pomadek, że wystarczy, że pójdziecie do Inglota, do Maka, do dowolnej drogerii i po prostu znajdziecie miliony odcieni różu, miliony odcieni czerwieni, więc ta drukarka jest bardzo interesująca, ale po prostu nie wiem, czy jest niezbędna. Raczej nie. Raczej nasze usta nie będą cierpiały z tego powodu, że nie mamy tej drukarki. Także myślałam, że może da się stworzyć jakieś, wiecie, wyjątkowe odcienie, no nie? Jakiś wyjątkowy odcień zieleni, czy na przykład żółci, jeżeli chcecie takie odcienie nosić na ustach i nigdzie nie możecie znaleźć takiego koloru. Ale chyba nie. Chyba te wkłady, które są dostępne, są po prostu w takich klasycznych odcieniach, czyli teoretycznie po prostu możecie sobie zrobić własny odcień, ale on najprawdopodobniej już jest w którejś drogerii, więc... Jest to ciekawe, ale nie wiem, czy ma sens. Punkt numer dwa. Jest to bardzo zabawny pędzelek marki Shiseido. Jest to japońska marka i ten pędzelek, jak go zobaczyłam, to nie wiem, czy Wam też, ale ten pędzelek mi po prostu przypomina te robaki Pokémonu. On po prostu, on dosłownie wygląda jak takie, dosłownie takie robaki wystające z dziury. Nie wiem, czemu mi się to tak skojarzyło. Natomiast cena tego produktu to, uwaga, 385 zł do kupienia w Douglasie i jest to ogromnie dużo jak za jeden pędzel. Powiem Wam, że chyba moje wszystkie pędzle, które mam, nie kosztują łącznie 385 zł, albo kosztują coś w tej okolicy. Wszystkie, a tutaj macie jeden pędzel o konstrukcji, która być może jest rewolucyjna i która zmieni Wasz cały makijaż, a być może będzie po prostu jednym wielkim bublem. Nie wiem, nie oceniam, to jest po prostu lista dziwnych kosmetyków i ten jest dziwny. Ojej, punkt numer 3. I także mam ogromną ochotę przetestować ten produkt, ale nie mogę go znaleźć w polskim internecie i nie mogę go zamówić z Amazona. Jest to, nawet ciężko to nazwać, jest to łączona golarka, która ma za zadanie za jednym razem ogolić Wasze całe nogi. Ciężko to opisać, jest to po prostu obręcz, która ma wokół siebie żyletki, golarki i przeciągacie tą obręcz po nogach. Dosłownie przeciągacie i za jednym razem golicie całe nogi. Ten filmik, który się tutaj wyświetla, filmik na TikToku, mam wrażenie, że lepiej to prezentuje niż ja to opisuję, bo tak
naprawdę ciężko jest to opisać. Jeszcze najlepsze jest to, że widzicie coś takiego i myślicie sobie, nie ma możliwości, żeby to działało. To jest po prostu bubel, to jest marketingowy chwyt. Nie ma możliwości, żeby to się sprawdziło. Natomiast recenzje tego produktu są naprawdę pozytywne i podobno naprawdę świetnie goli nogi, także po prostu skraca czas golenia, więc wow. I jestem ciekawa, kiedy coś takiego trafi do Polski, bo naprawdę chętnie położyłabym na tym swoje łapy. A cena tego urządzenia to jest 100 zł, czyli jak na te wszystkie produkty, które na razie wymienialiśmy, to cena wydaje się wręcz okazyjna. Choć oczywiście 100 zł za golenie nóg, nie oszukujmy się, to jest sporo. Punkt numer 4 będzie trochę kontrowersyjny, bo być może wiele osób jakby używa tego typu produktów i jest niesamowicie zadowolona. Nie jest to do końca produkt beauty, ale trochę reklamuje się jak coś, co ma po prostu odmienić nasze życie, więc zaliczyłam to do tej kategorii i jest to butelka z różnymi rodzajami kamieni. Jest to butelka, do której po prostu nalewamy wody. W środku znajduje się kryształ i możemy sobie na przykład wybrać kwarc, możemy wybrać ametyst, możemy na przykład wybrać fluoryt i muszę powiedzieć, że ta butelka z fluorytem jest po prostu przepiękna. Jeżeli chodzi o wygląd tej butelki, to jest piękne. Ja nie ukrywam, że mi się to strasznie podoba i tego typu butelki znajdują się na stronie Nutino. Jest to marka krystalowa i cena waha się w zależności od tego, jaki kryształ sobie wybierzecie, na przykład butelka z kwarcem kosztuje 239, butelka z fluorytem 244, z ametystem to jest na przykład 251 zł i wszystko zależy właśnie od tego, jaki kryształ się tam znajduje. I powiem Wam szczerze, że ja w takie rzeczy nie wierzę. Dla mnie kryształy są piękne, wyglądają przecudownie, no nawet tutaj na nagraniu mam kryształ. To jest też chyba właśnie ametyst, no i nie oszukujmy się, to jest po prostu przecudowne. Ale nie wierzę w jego żadne właściwości zdrowotne, ani właściwości, które mają uleczyć moją psychikę. Leczę ją w ten sposób, że jest po prostu ładny i lubię na niego patrzeć. Natomiast jeżeli ktoś wierzy, to jest absolutnie nie mój problem i ma prawo wierzyć w co chce. I jeżeli wlejemy wodę do tej na przykład butelki z fluorytem, no to wytworzy się kryształowy eliksir, no brzmi to cudownie. I na przykład ten fluoryt tęczowy ma przyczynić się do rozwoju umysłu, ducha, do rozwoju emocjonalnego, poprawić koncentrację, wpływa pozytywnie na układ kostny, odpowiada znakowi ryb i koziorożca, zapewnia ochronę przed chorobami, oczyszcza organizm z toksyn. Ja nie wierzę z tego w nic. Bałabym się także trochę pić z tego, bo nie wiem, czy wiecie, czy to jest takie do końca bezpieczne, pić wodę z jakimś kryształem, który jest w środku. Jakby bałam się, że może coś się zacznie wydziałać z tego kryształu. Wolę pić moją zwykłą wodę, w której nie jest nic zanurzone, najwyżej popatrzę się na mój kryształ, może to oczyści mój umysł. Nie wiem, co o tym myślicie, jestem bardzo ciekawa waszych komentarzy, natomiast nie odbieram tej butelce tego, że jest po prostu prześliczna i założę się, że bardzo wpływa pozytywnie na po prostu ogólny nastrój, bo picie z czegoś takiego to jest piękne, prawda? Ja kiedyś kupiłam sobie w sklepie ekologicznym wodę różaną, ta woda kosztowała 9 zł, później jechałam w samochodzie i czułam się po prostu jak caryca, czułam się jak królowa, ja się czułam jak bogini, rozumiecie to? Więc może coś w tym jest, ja po prostu w to nie wierzę. Tutaj jestem w szoku, powiem Wam. Punkt numer 5 to jest... To jest szok. Pod numerem 5 mamy kurację od marki La Mer na 21 dni, kosztującą, uwaga, 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 11 790 zł. 11, jakby, czy do Was to ciora? Bo ja mam wrażenie, że do mnie to jeszcze nie dotarło. 21 dni, kuracja na 21 dni za 11 tysięcy. To jest szok, to jest dla mnie szok. Wiem, że na tym świecie są bardzo bogaci ludzie, ale żeby wydać ponad 11 tysięcy złotych na 21-dniową kurację, to jest dla mnie nieporozumienie. Przepraszam, szczególnie też, że sprawdziłam skład tego produktu i znajdują się w nim algi morskie, ekstrakt soi oraz witamina C. To są składniki, którym głównie ten produkt się chwali. I powiem Wam jedno. Jeżeli chodzi o te składniki, to zaraz Wam coś pokażę. Sorry za dźwięk. Mam tutaj serum z witaminą C, kosztujące 84 zł i mam tutaj również serum z ekstraktem soi. I to w ogóle chyba kosztuje coś powyżej 20 zł. Tego typu składniki można znaleźć w innych produktach i nie potrzebujemy wydawać ponad 10 tysięcy na te rzeczy, dlatego że są one już w produktach, które są znacznie tańsze. Nie jestem dermatologiem, nie jestem również kosmetologiem, ale wydaje mi się, że gdyby ten film oglądał jakikolwiek kosmetolog albo dermatolog,
zgodziłby się ze mną, że na tym świecie nie ma składnika, który wymaga zapłacenia za niego 10 tysięcy złotych. Wiadomo, jakieś, nie wiem, jeżeli chcecie od kogoś zabrać krew, nie, i się w niej wykąpać, to pewnie będzie drogie, no nie? Ale witamina C albo ekstrakt soi nie potrzebują kosztować 10 tysięcy złotych. Przepraszam, że się zdenerwowałam. Jakby, jeżeli ktoś chce tyle płacić, to jest okej, okay, to są jego pieniądze, okej. Okay. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że nie jesteście gorsi, bo tyle nie macie na tego typu kosmetyki. Bo znajdziecie te produkty również w innych tańszych kosmetykach bez problemu. Przepraszam, trochę się zdenerwowałam, bo ta cena... się nie zdenerwował. Produkt numer 5, produkt, który w ogóle mam, jest to spray utrwalający do makijażu marki Morphe. Powiem wam, że ja słyszałam o nim wiele pozytywnych opinii i sama ten produkt mam, natomiast ten produkt dla mnie dosłownie wygląda jak spray do włosów. Jak lakier utrwalający do włosów. I jestem ciekawa, czy marka Morphe poszła w tym kierunku, że kiedyś po prostu kobiety, żeby utrwalić swój make-up, sikały sobie na twarz właśnie lakier do włosów. Więc właśnie może to tak zabawnie połączyli, że dali ten spray utrwalający makijaż w takim opakowaniu. Ale powiem wam, że mimo, że go mam, mimo, że mi się bardzo dobrze sprawdza i słyszałam mnóstwo pozytywnych opinii o tym produkcie, to przez to, jakie on ma opakowanie i przez to, że tak bardzo przypomina mi lakier do włosów, to trochę boję się go używać. Zazwyczaj, prawda, spray utrwalające do makijażu mają tego typu opakowanie, natomiast te kropelki, które on wypuszcza, są dość duże i dość silnie skoncentrowane w jednym miejscu. Za to ten produkt wytwarza dosłownie mgiełkę. O, poleciało to na was, nie? Więc to była zła prezentacja. Wytwarza mgiełkę. Te kropelki są znacznie, znacznie mniejsze. Użyję go sobie, zwalczam niechęć do niego, która jest bezsensowna. Cena tego produktu jest to 50 zł do dostania w Douglasie, natomiast nie wiem, czy tylko mi, ale przypominam ją po prostu lakier do włosów i trochę mnie to stopuje przed używaniem. Go. Punkt numer 7. Słuchajcie, w 2018 roku marka Lancôme wypuściła rozświetlacz w kształcie róży, który wygląda po prostu przecudownie. Nie jest to zamknięte w opakowaniu, które ma kształt róży, jakichś płatków. Nie jest to także produkt tylko tak na płasko uformowany w róże. Nie! Jest to dosłownie produkt, który wygląda jak róża, ma płatki róży i powiem wam, że jest to coś tak pięknego. To jest chyba najpiękniejszy produkt do makijażu, który ja w życiu widziałam. I recenzje tego produktu nie są najlepsze. I podejrzewam także, że po miesiącu ten produkt będzie wyglądał jak kupa. Dlatego, że po miesiącu używania, kiedy będziemy zamaczali w nim pędzelek, pewnie te wszystkie płatki po prostu się rozsypią, bo wyglądają na bardzo delikatne. Natomiast nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to. To jest piękne i w tym momencie chcę powiedzieć shut up and take my money, aż mi spadł ten produkt. Czy mam zamiar go kupić? Nie, oczywiście, że nie. Czy gdybym go kupiła, to bym go używała? Nie, oczywiście, że nie. Co bym z nim zrobiła? Postawiłabym go sobie na szafce i bym się do niego patrzyła. Jest to po prostu przepiękny produkt i ta róża jest jeszcze oddana tak pięknie, te płatki są tak delikatne i misternie zrobione. Zakochałam się. Ale już mniej zakochałam się w produkcie numer 8. A produkt numer 8 jest to podkład marki Becca i co jest w nim dziwnego? Zapytacie, dziwne jest w nim to, że jest to podkład bez pigmentu. Ten produkt kosztuje 180 zł i jest bez sensu. Tutaj widzicie zdjęcia przed i po, które marka prezentowała, żeby pokazać działanie tego produktu i ten produkt nie robi nic, więcej niż po prostu glow, dodaje blasku naszej twarzy, to jest tyle. On nie ukrywa w jakiś magiczny, niewidoczny sposób niedoskonałości, nie wyrównuje kolorytu. Nie, on po prostu jakby daje glow, nawilżenie, blask. Robi to, co robi wasz każdy zwykły, najnormalniejszy krem do nawilżania twarzy. Albo po prostu możecie użyć bazy. No, ten produkt zrobi to, co zrobi każda, nawet najtańsza baza silikonowa, czyli wypełni wam delikatnie pory i nada glow. To jest tyle. Nie trzeba na coś takiego wydawać 180 zł. Wydaje mi się, że marka Becca chciała po prostu zaszokować ten produkt, tam, co jest bez sensu, dlatego że mamy już bazę, mamy już zwykły krem nawilżający i po co wydawać pieniądze na kolejny taki sam kosmetyk? Wydawać 180 zł na przeźroczystą bazę, to jest bez sensu. Następny produkt są to perfumy marki Moschino, zamknięte w takim opakowaniu przypominającym spray do szyb i zdania są podzielone, niektórzy ludzie uważają, że jest to po prostu przesłodkie, jest to cudowny pomysł, inni
ja do tych ludzi należę. Niekoniecznie jakby są fanami tego pomysłu. Mi akurat spray do szyb nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Nie lubię w ogóle zapachu sprayu do szyb. Ja wiem, że te perfumy pachną inaczej. Nie, przecież no nie pachną jak spray do szyb. Ale ja wiem, że miałabym coś takiego w głowie, że blokowałoby mi to używanie tego produktu, bo bałabym się, że jak się nim psiknę, to właśnie poczuję ten taki nieprzyjemny alkoholowy zapach, który właśnie ma spray do szyb. I ten produkt występuje w ogóle w różnych wersjach. Możecie mieć wersję niebieską, różową, jest nawet złota. Powiem, że złota wygląda akurat bardzo ciekawie, nie? Mieć złoty spray do szyb. Bogactwo. Natomiast to, co jest zdecydowanie plusem tego produktu, jest to cena, dlatego że te perfumy kosztują około 135 zł w zależności od wersji. A jednak przyznajmy, opakowanie jest ciekawe. Ktoś nad tym pomyślał, stworzył coś interesującego. To, że mi się to nie podoba, nie znaczy, że innym nie ma prawa się podobać. Jest to ciekawe za niedużą cenę, więc jak dla mnie jest to plus. I ostatnie produkty są to jajeczne produkty marki Holika Holika. I co najlepsze, te produkty nie są to produkty, które właśnie są oparte na jajku. One po prostu wykorzystują wygląd jajka. Tutaj na przykład widzicie wygładzający peeling do twarzy marki Holika Holika, a tutaj mydełka do mycia twarzy z czerwoną glinką, również w kształcie jajek. I jeżeli jesteście fanem jajek, uważacie, że są przeurocze, to na pewno tego typu produkty Wam się spodobają. Jeżeli nie jesteście fanem jajek, uważacie, że są obrzydliwe, to raczej to Wam nie przypadnie do gustu. Powiem Wam, że ja jakoś nie jestem fanem tego, jak jajka wyglądają. Ale przyznam, że zrobili te produkty tak, że nagle uważam, że jajka są urocze. Jakby zobaczcie na te mydełka. One dosłownie są schowane w takiej małej jajczareczce. Takiej, nie wiem jak to nazwać inaczej. To się nazywa jajczarka? Jajcarka? Obie te nazwy, które powiedziałam, brzmią źle. Ale pomijając fakt, te dwa mydełka, które są w kształcie jajka i są schowane w tej kartonowej jajczarce. Po prostu urocze. I wiecie, no trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że te produkty mogą być świetne, ale mogą także nie być najlepsze, tylko są zapakowane w takim opakowaniu, żeby zwrócić naszą uwagę, prawda? Żeby przyciągnąć nasz wzrok. Jak idziemy do sklepu i mamy po prostu tysiące kosmetyków, nie wiemy na co się zdecydować, wszystkie mają takie same opakowania, to jak nagle zobaczymy mydełka w kształcie jajek, które są zamknięte w małej, uroczej, kartonowej jajczareczce, to na pewno zwrócimy na nie uwagę i jest większa szansa, że te produkty kupimy, prawda? Niż jakiś produkt, który jest zamknięty w zwykłym przeźroczym czystym opakowaniu z czarnymi napisami. Co jest najlepsze, to w przypadku tego produktu to nawet, wiecie, dalej kurę, która jakby dosłownie przed chwilą urodziła to jajko. Widzicie? Jest kura i od razu pod nią jajko, więc oni naprawdę idą w taki naturalizm, nie? Starają się, żeby te produkty dosłownie wyglądały jak jajka. Jakby dobrze, nie? Jak poszli w te jajka po całej linii. I okej, to były wszystkie ciekawe, drogie, bezsensowne albo po prostu dziwne kosmetyki, które chciałam Wam pokazać. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, piszcie, czy chcecie część drugą, piszcie, czy chcecie, żebym przetestowała któreś z tych produktów. Obejrzyjcie poprzedni film na kanale. Ja jeszcze raz dziękuję Wam za spędzenie ze mną czasu. Pa, pa, pa! Do zobaczenia i miłego dnia!